pani Karolinę i pana Piotra. Jesteśmy tutaj specjalnie, żeby pokazać sytuację na rynku malin. Tutaj, w tym miejscu, w Twardocicach, które jest sytuacją tragiczną. Podam tylko państwu przykład. Dzisiaj kupione maliny jako produkt polski. Cena za kilogram 55,92 zł. A ceny malin w skupie średnio to jest około między 4 a 5 zł. Rolnicy upadają i proszą o interwencję i o pomoc. Ta plantacja może być w przyszłym roku zlikwidowana z uwagi na bardzo niskie ceny. Rolnik dostaje coraz mniej, a my jako konsumenci płacimy w sklepach coraz więcej. Sytuacja rolników i plantatorów z kierunku miękkich jest bardzo trudna. W Lubelskim zorganizowano państwowy skup, ale tam oczekiwania też były dużo większe. Opowieści o tym, że ten skup będzie działał szybko, też były inne. Wiemy w tej chwili, że cena zbliża się do 5 zł, ale przy kosztach produkcji i kosztach zbioru są to naprawdę dramatyczne sytuacje dla producentów owoców miękkich. Problem polegał na nieuszczelnieniu granicy, na dosyć dużym imporcie mrożonych malin z Ukrainy. Byliśmy na spotkaniu w ministerstwie. Minister obiecał, że sprawdzi to i da nam dane. Na razie nie wiemy nic. Wiemy tylko, że spółka Skarbu Państwa, rolno-spożywcza spółka inwestycyjna, prowadzi skup przez Owoc Mix. Zobaczymy, ile na tym zarobi spółka inwestycyjna, a w zasadzie ile państwo na to wyda. Bo wydaje nam się, że rolnik niewiele zyska, ale ludzie, którzy to organizują, zyskają znacznie więcej. Poczekajmy, aż to się skończy i sprawdzimy tą spółkę, która prowadzi ten skup. Szanowni Państwo, prawie 2 tygodnie temu zwróciliśmy się do pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Roberta Telusa, z pismem o wyjaśnienie sytuacji na rynku malin. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi i oczekujemy, żeby ta odpowiedź dotarła do nas jak najszybciej, po to, żeby móc poinformować rolników, którzy chcą tu mają. Sytuacja jest oczywiście tragiczna, bo na tym tracą przede wszystkim rolnicy producenci malin. Nie zgadzamy się z taką polityką i mówimy stanowczo nie. Chcemy to wszystko zmienić i będziemy tę sytuację monitorować. Dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że już w kwietniu, kiedy byliśmy na spotkaniach, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości na Podkarpaciu, w gminach, wtedy mówiono nam, już był problem z pełnymi magazynami, pełnymi zboża. Wtedy producenci mówili, że będzie ogromny kłopot w lipcu i w sierpniu z owocami miękkimi. Wiedzieliśmy wtedy, że jeżeli nie będzie gwałtownych, radykalnych ruchów ze strony Ministerstwa Rolnictwa, ten problem wybuchnie. On teraz wybucha, a Ministerstwo dalej nic nie robi. Państwo nie ma pomysłu, jak pomóc producentom. Magazyny są pełne, a problem jest na bankrutujących, plajtujących producentach. Dlatego dzisiaj twardo mówimy, to jest obowiązek państwa, wspomóc producentów w tej trudnej sytuacji. Szanowni Państwo, wzrost ceny środków ochrony roślin, wzrost kosztów paliwa, wzrost kosztów pracy, w końcu również przede wszystkim te różnice pomiędzy skupem, a tym, co my jako klienci płacimy. 1000% więcej płacimy w sklepach za ten sam produkt zebrany tutaj przez słowo w Twardocicach. Tak nie powinno być, rząd do tego wszystkiego dopuści. To są pytania. Zwracaliśmy też uwagę ministrowi i służbom, że według nas nieodpowiednia jest zrobienie nadzór na granicach, że partie sprowadzanych malin mrożonych nie są dokładnie w tych samych warunkach produkowane, są produkowane poza Unią Europejską, więc nie obowiązują ich wszystkie obostrzenia dotyczące m.in. środków ochrony roślin. Że każda partia rozprowadzanych malin mrożonych powinna być badana, nie tylko, że badana w sensie sprawdzania dokumentów, ale pobierane próbki na pozostałości m.in. substancji ochrony roślin. Zwracaliśmy na to uwagę, że muszą być zrzucone środki na to, by rzeczywiście móc każdą partię malin mrożonych badać, pobierać z nich próby, żebyśmy wiedzieli, co wpuszczamy na teren Unii Europejskiej. Przypomnę, że granica Unii Europejskiej to nasza granica i po
wpuszczeniu tych malin mrożonych na teren Unii Europejskiej nie będą już badane, więc wciąż na nas obowiązek sprawdzania jakości tych produktów sprowadzanych, które są między innymi przyczyną tak drastycznych problemów owocowych. A co zrobić w tej sytuacji, bo jakby plantatorzy z Dolnego Śląska są podwójnie pokrzywdzeni, bo oni się, mówiąc kolokwialnie, nie załapali na ten skup interwencyjny, no bo trudno było wozić te maliny lubelskie, gdzie jest tak naprawdę zagłębie malinowe. Pytaliśmy, jakby to miejsce nie jest głównym miejscem produkcji malin i jakby zostało pominięte w systemie pomocy państwa, który zorganizował ten skup interwencyjny. Oni oczywiście nie chcą, żeby to nazywać skupem interwencyjnym. Absolutnie jest to pominięcie Dolnego Śląska i myślę, że plantatorzy Dolnego Śląska, a my w imieniu wystąpimy o to, by absolutnie zostało to wciągnięte w tą możliwość skupu. Owoc mixt, o ile wiem, nie ma tutaj przedstawicieli, więc nie może prowadzić tego skupu, ale jeszcze raz przypomnę, ten skup to jest zaledwie 10% więcej od dziennego skupu, ceny dziennego skupu i oczywiście plantatorzy sprzedają to w 10% droższe, ale to nie pokrywa kosztów nawet tam na Lubelszczyźnie. A tutaj jest to najwyraźniej widoczne, gdzie państwo mówią, że sprzedają to 3 zł. To w ogóle nie ma sensu zbierać tych owoców. Jest to ewidentne pominięcie w możliwości zwiększenia sobie dochodów. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, kiedy rozmawialiśmy z producentami. Otóż tutaj malina kosztuje około 4,55 zł w skupie. Koszty pracy za kilogram to są 4 zł. To jest niemożliwe, żeby było to opłacalne. Tak naprawdę interwencyjny skup powinien objąć również inne regiony, tam gdzie producenci produkują, ale przede wszystkim w żadnym innym państwie Unii Europejskiej nie ma tak ogromnej rozbieżności pomiędzy tym, co my kupujemy w sklepach, a tym, co za ile produkt ten sam oddaje rolnik. 1000%, szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości, dlatego te regulacje powinny również w przyszłości zapewnić taką sytuację, że jeżeli rynkowo cena rośnie u konsumentów, także na tym musi zarabiać produkt. To jest kwestia przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.